Dobra. Konopski. Pogrążające oświadczenia influencerów. To chyba wstawił jakoś wtedy co Wardęga, nie? Ten film. Live. Po moim ostatnim filmie pojawiło się sporo nowych wątków w sprawie Pandora Gate. Przegadamy wideo Stewarta i teorię, czy jest ono. O, ciekawy jestem, czy to fake w końcu, czy nie. Ten film Stew. Zobaczymy. Deepfake'iem. Kolejne oświadczenie Dubiela, odpowiedź agencji Spotlight i jak Nie? aktualnie wygląda sprawa z aresztowaniem Stewarta. Dodatkowo przegadamy To wyniki później, wyborów Louis, najpierw parlamentarnych. Na sam koniec muszę. Kimper wygrał największą sprawę sądową w historii polskiego YouTube'a. Ona miała 10 lat, teraz oglądam świat tak tak. Zacznijmy od tematu Gimpera, który po 8 latach został uniewinniony w jednej z najgłośniejszych rozpraw w historii Ale polskiego YouTube'a. cover. Gimper, czyli jeden z dinozaurów polskiego YouTube'a, miał ogromny spór z Atorem, czyli Krzysztofem Woźniakiem, który aktualnie na O. swoim kanale wyraża kontrowersyjne prawicowe poglądy i dyskutuje o bardzo. Zaginiony wywiad Tesli. Co Woźniakiem, tam? który aktualnie na. Co będzie po wyborach? Jastowicz Jackowski. UFO nad Izraelem. W swoim kanale wyraża kontrowersyjne prawicowe poglądy i dyskutuje o bardzo dziwnych, wręcz nierealnych teoriach spiskowych. Napisał do mnie podróżnik w czasie. Początki tego ogromnego konfliktu miały miejsce w 2015 roku. Gimper w tamtych czasach miał miano kontrowersyjnego, wulgarnego twórcy, przez co zmagał się z problemami wizerunkowymi. Odwiedzała go m.in. uwaga TVN. To jest sprawa bardzo prywatnych relacji przede ja wszystkim. Ja nie chcę wchodzić Dokładnie. I rozwiązywać waszych konfliktów, tylko ja wierzę w to, że może być spór między ludźmi, ale jest też styl prowadzenia tego sporu. Niekiedy z błędami z przeszłości musi się mierzyć do dziś. Na przykład ostatnio Bank Millennium zerwał z nim współpracę ze względu na kontrowersyjne przeszłość. Gimper i Ator początkowo lubili się, współpracowali ze sobą i nagrali razem Tak, setki Quinto. filmów. Nie ma to jak przed snem poczytać sobie maszynkę do robienia pieniędzy. Zaraz będzie gotóweczka, biedny Gimper. Tak jest, Krzyśku Woźniaku. Zakończyło się. Stary YouTube. Dokonało. Jednak z czasem zaczęły wychodzić pewne nieścisłości. Na początku wiem, do internetu wyciekło Dinuch, nagranie, wiem. W którym Ator wypowiada się niepochlebnie na temat Gimpera. Każdy się na początku promuje na cudzych tagach. Nic złego jest. Ja się promowałem na naukę. No. Od Gimpera to wszystko wyszło. No. To jest nic złego. Każdy tak robi. Co w połączeniu z ich pogarszającymi się relacjami spowodowało, że zaczął on regularnie na filmach wspominać jego osobę w negatywnym świetle. O, ale Izak. Pękniesz. Kurwo, pękniesz jak starym Woźniaka, nie? Koniec. Ja. Nie macie. Nie no. W 2014 roku odbył się YouCon, czyli jeden z pierwszych YouTube'owych eventów w Polsce, organizowany m.in. przez Atora i krótko po nim w internecie pojawiło się legendarne nagranie młodego chłopca, który swoim zachowaniem przeszkadzał Ty w panelu. samo, jak wygląda. Z Atorem, Gimperem i Isamo. I na tym panelu dyskusyjnym był chłopiec, dziecko, który przeszkadzał w tym panelu. Oto wyzwanie, na które wszyscy czekają. Nie, ty jesteś inteligentny. Jolku. Dlaczego? Bo to jest mini mita. Internet nadał mu nickname Gruby z Yukonu. Co? I chłopiec stał się obiektem licznych memów na grupie Gimpera. Wizerunek chłopca pojawiał się również w grach tworzonych przez jego fanów. Celem misji jest zabicie chłopca z Yukonu. Nie! Nie wolno! Zajebiste! Co nie spodobało się Atorowi, więc ten go skrytykował. A widzowie Gimpera, jak i sam Tomek, stwierdzili, że utrą nosa Woźniakowi i to on stał się głównym bohaterem gier, które tworzyli. Panie Woźniak, jak tego s***a, jak tłustego przejść, no? O, zniszczyłem ci piąskę, frajerze. Idź się opocić gdzie indziej. W maju 2015 roku... Ja, Boże, nie mogę, ty stary YouTube. Roku większość śmietanki boskiego YouTube'a zaprzyjaźnionej z Gimperem zaczęła nagonkę na Krzysztofa i oprócz Gimpera swoje materiały publikowali Mandzio, Isamu, Nitro, Ignacy oraz Skyen. I zaczęli tam obnażać m.in. jego hipokryzję czy ich zdaniem krzywe działania. Ator przez cały ten hejt w kierunku jego osoby miał być nękany nie tylko w internecie, ale nawet w życiu codziennym. Ludzie mieli go opluwać czy stosować wyzwiska, groźby wobec niego, z czego zwierzył się w superwizjerze TVN, gdzie powiedział, że stał już na balkonie i zastanawiał się, czy nie skoczyć. To zmieniło mnie z takiego człowieka cieszącego się życiem, mającego bardzo kochającą żonę, człowieka, który dwa razy stał na balkonie, patrzył w dół i
i się poważnie zastanawiał, czy skoczyć. Po tym wszystkim Ator zadecydował się pozwać Gimpera, m.in. za nękanie, naruszenie dóbr osobistych i stratę jego firmy w związku z szarganym wizerunkiem. Cała drama zyskała ogromny zasięg, toczyła się latami, a Gimper po materiale uwagi wydał film, w którym przyznał się, że jest w terapii, bierze leki od psychiatry i zaczął swój proces internetowej resocjalizacji. Ja od tamtego czasu cały czas jestem praktycznie na różnych formach psychoterapii. Doszło jakby do tego, że dużo zaburzeń zaczęło się u mnie pojawiać, więc od jakiegoś czasu jestem również na leku od psychiatry, to jest lek Citronil, antydepresyjny. Karta terapii. Ugrzecznił i sprofesjonalizował swój content, przestał przeklinać na filmach, odszedł od gier i Overwatchy i stworzył też Lekko nie będzie, które spotkało się z pozytywnym odbiorem. No i w końcu po 3 latach Gimper zdecydował się przeprosić Atora mimo dalej toczącej się sprawy. Jedną osobę chciałbym przeprosić imiennie. Ator. Krzyśku. Nagraliśmy ze sobą kilkaset filmów. Potoczyło się, jak się potoczyło. Nie oceniam tego, nie roztrząsam tego. Kto co powiedział, kto miał do kogo o co żal. Chciałem cię przeprosić. Gimper poinformował o zakończeniu tej sprawy na Twitterze, gdzie napisał: niewinny, 8 lat, tyle musiałem czekać, by usłyszeć to słowo i nareszcie zamknąć raz na zawsze pewien etap w moim życiu. Film na YouTube tworzył od 16 roku życia. Każdy, kto kojarzy moją twórczość, wie, że jako nastolatek bywałem wulgarny i kontrowersyjny przed kamerą. Ty jebany grubasie! Upierdolony. To jest Ator? Nie. Ty broda ta gruba. Ja przepraszam Twitcha, przepraszam. Tam i tak była cenzura. Pękniesz jak starym woźniaka, nie? Dostałem później za to mocno po głowie, uważam zresztą, że słusznie, bo wcale nie jestem dumny z tego okresu mojej twórczości. Wielokrotnie później za to przepraszałem i od wielu lat treści, które tworzę, stoją na kompletnie innym poziomie. Twoja linia włosów jest kurwa na innym poziomie. Nie wstawię tego. 28 września 2022 roku. Wojna między Gimperem a Konopskim. Za niewinnego w sprawie dotyczącej rzekomego nękania Krzysztofa. 28 września 2022 roku. Witam, po raz pierwszy zostałem uznany za niewinnego w sprawie dotyczącej rzekomego nękania Krzysztofa, Atora Woźniaka. Dziś sąd apelacyjny ten wyrok podtrzymał, tym samym ostatecznie zamykając temat. Trwało to bardzo długo, bo aż 8 lat na sali sądowej od desk do deski oglądaliśmy dziesiątki filmów. O kurwa, oglądali to wszystko. Wyobraź sobie, jak to awkward musiało wyglądać. Jak na sali rozprawy. Ciekawe, czy mieli adblocka, jak to oglądali, czy nie. Oglądają, jak on wyzywa, że ta guma pękła i nagle leci reklama Lejsów. Pan Praliszka, siedzi kurwa Gimper, siedzi Ator ze swoimi prawnikami, pani sędzia, taka 60 lat i kurwa ci to, nie? Jak tego tłustego przejść, no? Moja matka daje dupy za Biedronką. Nie, wyobrażam sobie tą sytuację, jak oni oglądają to w sądzie, nie wiem, czy mnie to bawi strasznie. No to musiało być piękne. Cieszę się, że sąd tak skrupulatnie do tego podszedł, bo decyzja o mojej niewinności tym więcej dla mnie znaczy. Wyrok jest prawomocny. Jestem ciekaw, ile wydał w ogóle na prawników Gimper. Jak chodzi o opinię społeczności, to większość ludzi w komentarzach gratuluje wygranej sprawy, dodatkowo wspominając, że cała sytuacja ciągnęła się przez 8 lat i czułem się staro. Właśnie, jak to działa, że sprawa, która... Ty, ale ja się cieszę, że... W końcu jest wynik tej rozprawy i że Gimper jest niewinny. Cieszę się z tego, bo jeszcze to pokazuje, że da się na kogoś mówić, co chcesz. I to, że go urazi, to nic nie znaczy. Co z tego? No, poczułeś się dotknięty? Co mnie to w dupę obchodzi? Ja se gadam jakieś bzdury na filmie. A ty się czujesz dotknięty i stoisz na balkonie i... Nieładnie, nieładnie, ale wolność słowa wygrała, to jest najważniejsze. Nie należy do jakichś turbo zaawansowanych czy skomplikowanych. Czemu ja przepraszam za całą ordę? Ja i powiem tak, to jest regulamin. Ja muszę się dostosować. Tutaj ja nie gratuluję wolności słowa Twitchowi, tylko wolności słowa w polskim sądzie. Widzisz różnicę? Czy muszę ci to rozrysować w pańcie, a ty i tak się do czegoś dopieprzysz? Pół mózgu pieprzony! Bo nie mówimy tutaj o inżynierii kwantowej, tylko o wyzywaniu kogoś w internecie. Ciągnęła się kuźwa przez 8 lat. W niedzielę odbyły się wybory parlamentarne i we wtorek 17 w godzinach przedpołudniowych wszystkie głosy zostały policzone. Przede wszystkim Polacy mogą pochwalić się rekordową frekwencją, która wyniosła aż 74%. Jest to blisko 22 miliony ludzi. Jest to najwyższy wynik od 1989 roku, gdzie frekwencja wynosiła 62%. Co do wyników, to prezentują się one tak. Prawo i Sprawiedliwość
Sprawiedliwość 35,38%, Koalicja Obywatelska 30,7%, Trzecia Droga 14,4%, Nowa Lewica 8,61%, Konfederacja 7,16%. Więc jak widać, procentowo Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, jednak nie wystarczy im to do rządzenia dalej. Ponieważ najważniejszy jest tutaj podział mandatów, który wygląda następująco. Jak to, Prawo skoro jest tylko 8 milionów ludzi? No. Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 85, Lewica 26, Konfederacja 18. PiS nie jest w stanie sam utworzyć rządu i nie mają z kim tego zrobić. Więc najprawdopodobniej nowy rząd utworzy Koalicja Obywatelska, tak, Trzecia Droga i Nowa Lewica, które łącznie mają 248 mandatów. Temat Pandora Gate został przeorany na dosłownie każdej płaszczyźnie. Komentowali to politycy ze wszystkich partii, minister sprawiedliwości, powstał o tym stand-up. Wszyscy o tym mówią. Ja na weekend do babci dzwonię, mówię: babcia, co robisz? Czekam na film Konopa. Ja mówię... No moja mama też czekała. Kawałkach. Wszystkie telewizje i media raportowały o Pandorze. Nawet zagraniczne kanały komentarzy skomentowały sprawę. The Pandora Gate scandal. Żył tym cały Twitter, a materiały w tej sprawie przebijały rekordy popularności polskiego YouTube'a. Podsumujmy to gówno. Po moim materiale pojawiło się kilka oświadczeń, m.in. no od Lidla, Biedronki, Alfito, gdzie odcinają się od przyszłej współpracy z Teamem X, a sieć Rossmann wycofała ich produkty i współpracę. Co ciekawe, to nawet sam Team X został wycofany przez własną agencję Spotlight i po moim materiale wypuścili oświadczenie, gdzie napisali, że zniekształciłem fakty. Na przykład nigdzie nie zamieściłem informacji ani sprostowania o tym, że Stuart Barton nie jest właścicielem Spotlight i stanowi to poważne naruszenie zasad warsztatu dziennikarskiego. Zobaczmy w takim razie fragmenty mojego filmu. Był udziałowcem i członkiem zarządu Spotlight do 6 września 2019 roku. Nie wiem, może nie oglądaliście mojego filmu przed wypuszczeniem tego oświadczenia, ale ja tam dosłownie tak mówię, było, że był udziałowcem i członkiem zarządu Spotlight i załączyłem screena z rejestru, na którym też widać informacje, do kiedy był współpracownikiem. Ale doprecyzujmy, bo ktoś mógł zrozumieć, że Stu był w Spotlight. Ja też jakichś losowych reklamach widziałem o tym. Był udziałowcem do lutego 2023, czyli w tym roku, w lutym, przestał być wspólnikiem. Członkiem zarządu był najpierw do 6 września 2019, a potem od stycznia 2020 roku do listopada 2021. Czyli wychodzi na to, że od lutego tego roku nie miał już nic wspólnego ze Spotlightem. Oświadczeniu też przyznali się, że wcześniej mieli świadomość o krążących podejrzeniach, ale Stewart zaprzeczył tym zarzutom, więc chyba uwierzyli mu na słowo na tak bardzo poważne zarzuty. Wiecie, może jakby powiedział wprost, że słuchajcie, to prawda, lubię nieletnie, to może by coś w tej sprawie zostało zrobione. Na ostatniej stronie oświadczenia mamy informację, że likwidują całą markę Team X, usuwają swoje produkty oraz wszystkie treści na YouTube związane z tym projektem. Ale co z tego, że oni to robią? Na szczęście mam całą kopię kanału, a teraz nazywają się Das Show. Wcześniej w ogóle nazwa kanału zmieniła się na jakieś losowe literki i rzeczywiście nawet z tytułów piosenek, które zostały na kanale, usunęli Team X. Szkoda tylko, że ktoś się trochę pospieszył, bo w miniaturkach dalej mamy wielkie napisy Team X. Na koniec oświadczenia wymienili swoje akcje charytatywne i zmiany, jakie wprowadzają. Co ciekawe, to Spotlight chce zorganizować dyskusję na temat regulacji, które powinny obowiązywać w branży. Złodziej najgłośniej krzyczy: łapać złodzieja. Mówią tam m.in. o sposobach na ochronę dzieci przed nieodpowiednimi treściami w internecie. I props za tak szybkie egzekwowanie tego pomysłu, czyli natychmiastowe usunięcie kontrowersyjnych treści Teamu X. Następne 115 milionów wyświetleń. Napisała tam, że od roku nie była na obozie dla dzieci, od kwietnia tego roku nie jest zaangażowana w projekt grupowy skierowany do dzieci. Okej, okay, tylko że ja w filmie mówiłem o sprawach, kiedy była w tej grupie, która docelowo trafiała do dzieci. Następnie chyba, żeby udowodnić, że śledzą ją dorośli ludzie, to udostępniła statystyki demografii z Instagrama. Mega legitne źródło danych. No bo dzieci wcale przecież nie zakłamują swojego wieku w mediach społecznościowych. Serio, wystarczy spojrzeć na komentarza pod jej zdjęciami, oznaczenia, kto przychodzi na jej eventy. Nawet na ten event sprzed miesiąca w Złotych Tarasach. Ewidentnie frekwencja tam to było 18+. Za to ładnym kontrastem na oświadczenie Natsu jest odpowiedź Patrycji Mołczanow, która poinformowała, że nie będzie już publikowała treści, które mogą zostać odebrane jako zbyt roznegliżowane. Nie mówię, że nigdy nie zobaczycie u mnie zdjęcia w stroju kąpielowym, ale po ostatnim przewartościowaniu swoich poglądów stwierdziłam, że rzeczywiście nie jest do końca na miejscu publikowanie zbyt nagich zdjęć. Biorąc pod uwagę, że w większości oglądają mnie młodsze osoby, postanowiłam zachować tego typu zdjęcia dla siebie. Widzisz, Natsu da się bez kręcenia. Mega props dla
za Patrycji, bo post wydaje się być szczery. W ostatnim filmie omówiłem z wami oświadczenie Dubiela, gdzie mówił, że pozywa Wardenkę i on nie wiedział, że Stu miał coś związanego z nieletnimi. I po moim filmie pojawiła się już druga odpowiedź od Dubiela, która jest całkiem ciekawa, bo najpierw ludzie rzeczywiście się nabrali. Cały film wygląda jak praca domowa ściągnięta od Buxtona, czyli dwie kamery do łatwiejszych cięć, biała koszulka, czytanie z promptera, czapki z głów dla firmy PR-owej. Zaczęliśmy od wjazdu na emocje widza, sugerując, że został przeze mnie czy Wardęgę oskarżony o pedofilię. Przez to on oraz jego rodzina dostaje... Ale najlepszy był komentarz Dubiela, że dzwonią znajomi mamy do matki Dubiela, jej znajomi, i pytają, jak to jest wychować pedofila. Wyobrażasz sobie tych znajomych? Że znajoma, nie wiem, od podstawówki tej matki, dobra, to kiedy? Idziemy na Nowych Niezniszczalnych do kina ze Stallonem i tak dalej? A właśnie, miałem zapytać, jak to jest wychować pedofila? A, dobra, dzięki. To jeszcze kup chipsy do kina, bo bym zjadł. Okropne wiadomości. Zniszczono nie tylko mnie, ale także moich bliskich, moją rodzinę, moje młodsze rodzeństwo i moją mamę, do której dzwonił znajomi pytając, jak to jest wychowywać. Nikt z nas nie oskarżył cię o pedofilię. Co podkreślam, znajomi to jest w swoim kontekście nie ma. I podałem maila, jeśli bym się mylił. Może warto dodać, że nie zdobyłem żadnych bezpośrednich dowodów co do Marcina i jego umawiania się z nieletnimi. A jeżeli cokolwiek nie jest tak dobrze, czy nie dobrze, czy jakiegokolwiek innego twórcy, piszcie na tego maila. Fakt, internet oczekiwał igrzysk i wsadzał tutaj wiele razy do jednego wora, ale ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby tak nie było. To, co ci zostało wytknięte, Marcinie, w moim materiale, to świadomość, że Stu miał kontakt z nieletnimi oraz się z nimi spotykał. Byłeś jego przyjacielem i broniłeś go wielokrotnie przed zarzutami sukanek, w dodatku robiąc z nim mściwą i psychiczną osobę. Jedynie możesz siebie winić, że stawałeś w jego obronie, zamiast na przykład, nie wiem, może jej wysłuchać. Więc co ja ci wytknąłem? Widziałeś, że Stu pisze z 13 albo 14-latką, namawiałeś ich co najmniej dwa razy na spotkanie. Zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. Co powiesz na to? To też były żarty? Skoro sam jej napisałeś, że nie umawiasz się z 14-latkami, to chyba sam byłeś świadom, że to nie jest okej. Okay. Może nie były w twoim guście. I zamiast się do tego odnieść, to wyciągasz nic nieznaczący kontekst do tego zarzutu. Sugerujesz, że specjalnie zostało coś zatajone. Wysłałem jej wideo zapisane ze story na Messengerze. W odpowiedzi zapytała, czy nagrałem filmik ziemniakiem czy burakiem, a ja odpowiedziałem, że hamakiem. Głosówkę z zabawianiem się na TikToku tego przeróbkę. Przycinasz i też kwitujesz jako żart? W odpowiedzi odpisała, w takim razie idę szukać kogoś innego, a ja odpowiedziałem tak samo żartem w głosówce, którą już wszyscy dobrze wiele razy słyszeliście. Tylko ja i moja 14. A teraz posłuchajcie całej głosówki, a nie tylko fragmentu wygodnego dla narracji Dubiela. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Brak. Zabawimy się ostro, bez czwarte. Tylko ja i moja 14. 14-letnia koleżanka, witam, zamiast witam, wybuchnąć śmiechem, napisała ci, Lares z Gotika? Chyba nie poczuła tego żartobliwego vibe'u. Albo te twoje żarty z wysyłaniem cycków. Nie wiem, dziewczynka też nikogo, trzeba być Sigmą. Też by to było śmieszne? I ty się dziwisz, dlaczego ludzie cię za to potępiają? Tyle informacji, ile miałeś, powinno ci wystarczyć, by odpowiednio zareagować i to przerwać. Ale przede wszystkim może uwierzyć sukanek i stanąć po jej stronie, a nie ją oczerniać na programach i Twitterze. Dubię na koniec filmu tłumaczy, że takie sprawy trzeba zostawiać służbom, a nie youtuberom. Nie zgłaszajcie się do youtubera. Zgłoście się tam, gdzie powinniście to zrobić w pierwszej kolejności. Na policję. Nie zgodzę się z tym. Są takie sprawy, które tylko po nagłośnieniu przynoszą efekt i... Jest tyle spraw, jest taki program Dubiel, ty debilu pieprzony, jak Uwaga TVN. I nieważne, co myślisz o TVN-ie, czy jest propagandowy, czy nie. Uwaga TVN nagłaśnia rzeczy, którymi pieprzona policja nie umie się zająć, bo jest przestarzałym gównem. I muszą coś nagłosić, żeby w ogóle to przeszło dalej. I Dubiel radzi najgorzej, jak się da. Idź do policji i to zgłoś. Wyobrażasz to sobie? Że ci konto na przykład zhakują, to takie najprostsze, bo policja nic nie wie, co są gry komputerowe. I idziesz na policję to zgłosić? Przecież cię wyśmieją, w mordę ci naplują. To taki najbardziej skrajny przykład. Oni nie wiedzą nic o grach, nie wiedzą nic o YouTubie, nie wiedzą, że na YouTubie są ludzie popularni, nic nie rozumieją. A jeszcze masz tam iść. Sprawiedliwość. No bo zobacz, Marcin, sukanek w ciszy zgłosiła się na policję i nic się nie wydarzyło. Przez 3 lata służby bez takiego rozgłosu nigdy by tej sprawy nie rozwiązały, bo nie byłoby nowych dowodów. Nawet jak są młodzi ludzie na policji, to też jest ciężko to wszystko zrobić, nie? Presji medialnej. Wiadomo, że wygodnie dla takich osób jak Marcin Dubiel mówić, żeby takich spraw nie poruszać publicznie i nie uświadamiać ludzi, bo wtedy ich wizerunki będą nienaruszone. A najgorsze w oświadczeniu Dubiela jest to, że nie poświęcił nawet sekundy, żeby przeprosić sukanek, czy w ogóle odnieść się do tego, że robił z niej wariatkę. I szczerze, ja nie wykluczam, że Dubiel mógł być zmanipulowany przez Stu i temu na przykład wiem, wkręcał, że nic złego nie zrobił, że to takie żarciki. Marcin chyba
nigdy nie należał do bystrych youtuberów. Ale mając wiedzę o tym, że twój 20-paroletni przyjaciel kręci z 14-latką i się w niej zakochał, to nie wiem, jak naiwnym trzeba być, by wierzyć, że tam wszystko było okej, tym bardziej zarzutami sukanek. Ja nie chcę z tego tematu robić dramy i wymieniać się filmami, tak jak rok temu z Wardęgą. To zbyt poważny temat i robienie sobie na tym kontentu jest słabe. Marcin, nawet jeśli serio nie wiedziałeś, co Stu robił za twoimi plecami, to jestem pewny, że nic ci nie grozi. Mimo wszystko jest to też kwestia moralna, że broniłeś gościa, który miał tak dużo za uszami, mimo wielu przesłanek, że coś jest z nim nie tak. I z tym i tak będziesz musiał żyć. Swoje oświadczenia wrzucili również Wertes oraz Wisowski. Nie ma tam żadnych konkretów oprócz tego, że czekają na rozwiązanie sprawy. Dam wam znać, jak w ich kwestii pojawi się coś więcej. Jak chodzi o kwestię Stewarta, to nagrałem swoją pierwszą odpowiedź na aferę, ale do tej kwestii przyjdziemy za chwilę, bo jest ona dosyć zagmatwana. Z najważniejszych informacji to materiał dowodowy, który otrzymała prokuratura, okazał się na tyle dobry, że został wystawiony za Stewartem list kończy i krótko po tym został aresztowany w Anglii. Prokurator generalny napisał na Twitterze: warszawska prokuratura już podjęła działania zmierzające do przekazania youtubera polskim organom ścigania. Dodał też, że zaczyna o charakterze w stronę małoletnich, grozi mu do 15 lat więzienia. Ja w zeszłym tygodniu przekazałem warszawskiej prokuraturze swoje materiały. Z tego co wiem, postępowanie co jest... Co gorsze, oświadczenie Dubiela czy Lords of the Fallen? Na awansowanym poziomie zostało już przesłuchane masę osób i służby podchodzą do tego najpoważniej jak się da. Z poważnych rzeczy to doszło do włamania na konto Stu na TikToku, gdzie były wrzucane całkiem ciekawe filmiki. Jesteśmy w stolicy naszego pięknego kraju. Tak stoicie dziwnie, zdumiona. I ten komentarz ECPU mnie złapało. Ona miała 10 lat, teraz oglądam świat tak tak. Konto zostało już zbanowane, nie wiem dokładnie na ile oraz za co. Okazało się też, że Stewart nagrał swoje ostatnie oświadczenia. Natomiast pojawiło się wiele głosów i spekulacji, że wideo jest deepfake'em albo że zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Wszystko przez różne anomalie typu przeskoki tekstury bluzy. Ogólnie powstały nawet całe listy tych... Później, ej mi zobacz, albo nigdy, wybacz. Ale później, ok? Kompresji wideo, bo film nie został bezpośrednio wrzucony przez Stewarta, w jakiś sposób został przesłany i trafił w ręce... Ale chyba widziałem hien, to. ...których nawet nie chcę wymieniać z ksywki. Ale zaczęli się na swoich socialach przerzucać informacjami, że u kogo pojawi się wideo Stewarta. I typ podzielił 20-minutowy film Stu na dwie części, bo pierwszą część wrzucił w godzinę wyborów oraz kiedy Polska grała mecz, więc zasięgi mu się nie zgadzały i drugą część opublikował kilka dni później. Aktywnie też promował swoje konto na Twitchu i Instagrama swojego kolegi. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzi. Cenzur? Kto to jest? Jeśli chodzi o mnie, ja codziennie robię live na Twitchu, zapraszam na Twitcha. To możecie do mnie zajrzeć, może wam puszczę jakąś minutkę. Nie ma co się reklamować. Ja pierdzielę, czemu on to robi? To jest, kurwa, tragedia. Co ciekawe, to materiał został też wrzucony wbrew woli polskim prawnikom Stewarta, więc prawdopodobnie wiedzieli o tym, że nie jest to najlepsza odpowiedź i może mu zaszkodzić. W moje ręce wpadł film, który miał opublikować Stu, ale z przyczyn prawnych ponoć tego nie opublikuje. Ale tak, aferowicze, widzący skalę tej sprawy, nie mogli się wstrzymać przed skudnięciem zasięgów z tak poważnej afery pedofilskiej. Wracając do tego 20-minutowego filmiku... I chciałem coś powiedzieć. To nic konkretnego z niego się nie dowiadujemy. Stu na początku w kółko gada, że nie mógł liczyć na internet i dziennikarzy, aby się wytłumaczyć. Zaczęło się od filmu... To mógł zagrać w Minecrafta chociaż. I dostałem takie możliwości. Zawsze by coś nagrał. To był pierwszy punkt, gdzie wiedziałem, że nie mogę liczyć na internet. Padł też zarzut, że ja nie chciałem dać mu się wypowiedzieć. I Smu też prawnik wysłał do Konowskiego i Wardęgi też z tą samą prośbą. Czy możecie powiedzieć, co tam jest, żebym mógł powiedzieć swoją stronę? Bo zawsze są dwie strony. Wardęga i Konop nie odpisali, nie dali mi takiej możliwości. I... jest to nieprawda, bo bardzo zależało mi na bezpośredniej konfrontacji. Kiedy jego prawnik wysłał na mojego maila pierwsze oświadczenie po wywiadzie Wontora, odpisałem, w jaki sposób i w jakim terminie mogę skonfrontować materiały i wiadomości ze Stewartem Bartonem, które otrzymałem od osób, które się do mnie zgłosiły w tej sprawie. I jako odpowiedź dostałem informację, że Stewart przebywa poza granicami Polski. Jak chcę z nim skonfrontować materiały, to ten prawnik może do mnie przyjechać, zrobić kopię materiałów i wtedy je dopiero przekazać z pytaniami do Stewarta. Jak pan Barton w ogóle będzie chciał się odnieść, to przedstawię jego stanowisko na piśmie. Taka forma konfrontacji nie odpowiadała mi. Istniało duże ryzyko, że nie byłaby to konfrontacja, tylko przekazanie moich materiałów i czekanie na pismo z odpowiedzią, które nie wiadomo, czy w ogóle dostanę i w jakim terminie. Bo napisał tam, że jak pan Barton będzie chciał, to dostanę odpowiedź. Ale kretynizm. Ja nie mam tym żadnego interesu, żeby tuszować drugą stronę, bo mi zależy na dojściu do prawdy. Jak pojawiają się jakieś odpowiedzi czy stanowiska... Ty, co to w dupę jest? Ty, czemu on tak robi, ten Stu? Co tu się dzieje? Co jest?
zarzutów, to bardzo chętnie je udostępniam i podaję dalej. Stu miał warunki, żeby się odnieść, wiedział co się dzieje, widział nasze filmy, mimo to w swoim filmiku nie odniósł się do żadnego przypadku. A coś, z czym zgodzę się ze Stewartem, to sąd musi wydać ostateczny wyrok w kwestii prawa. Nagonka medialna i atak, skazanie mnie o różne czyny, jak jeszcze żadnego procesu nie było, przez polityków, przez premiera Polski, moje imię i nazwisko. Ja osobiście nie wierzę w to, że uda mu się wykręcić z tych wiadomości czy spotkań, a na pewno nie moralnie, bo nic nie usprawiedliwia takich wiadomości do nieletnich. W drugiej części filmu Stewart opowiada o tym, jak w sklepie, kiedy kupował łososia dla mamy, napadł go jakiś Polak. Osoba nagrywająca ten słynny filmik stwierdziła, że go nie pobiła i przekazała mi oraz Wardędze takie informacje. Stewart wyglądał tam na przestraszonego, a nie pobitego i byliśmy zapewniani, że nic mu nie zrobiono. Natomiast jeżeli dochodzi o do poduszania i pojedynczych ciosów, to jest to wstrętne i ludzie, którzy to zrobili, powinni ponieść konsekwencje. Tak samo przykra jest kwestia wycieku jego adresu i to, że za sprawę obrywa się jego mamie, natomiast oprócz naciskania na emocje widza, to nic nie zmienia w całej sprawie. Bo adres mojej mamy wyciekł, gdzie się nią opiekuje, martwię się. Ta muzyka. Ty, ta muzyka była normalnie w filmiku Stu? To nic nie zmienia w całej sprawie. Bo adres mojej mamy wyciekł, gdzie się nią opiekuje, martwię się. Zastanawiam się, nie, okay. Mojego bezpieczeństwa mam wyjechać. Dziwię się, że Stewart ciągle gada o złej narratywie, która nie jest na rzeczy. Wszystko nie wiem, tak czemu zostaje tak przekręcone i powiedziane i jest narratywa. Ale nie zrobił nic, żeby ją odwrócić. Szczerze przykry to jest obrazek, bo sam jako dzieciak oglądałem Stewarta i przynosił mi wiele radości jako twórca. Liczyłem, że jednak w jakiś sposób odniesie się, czy może przyzna się do tego, co robił. Stewart był zawsze transparentny ze swoją traumatyczną przeszłością i problemami psychicznymi. I no podejrzewałem, tak, że to może być jakaś jego forma obrony. A z tego filmiku wynika, że czuje się ofiarą i dementuje wszystkie zarzuty. Na razie. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!